Hej, dzisiaj zapraszam Was na filmik, projekt Denko. Dawno już go nie było na moim kanale, postanowiłam, że wrócę z takim rodzajem filmików. Też o to prosiliście. Trochę w międzyczasie wywaliłam tych produktów, ale część pudełek mi się udało odnaleźć i opowiem Wam trochę o tym rzeczy. Mam tutaj folię, jest tego... Nie wiem, czy zajrzycie, bo się wywali, ale może to chyba widać. No więc trochę tego jest. Może zacznę na sam początek od żelu pod prysznic. Tak, pierwszy będzie to żel z Kalosa Go Go. Pokazywałam go w ulubieńcach, jakiś letni chyba, bardzo fajny zapach. Kupiłam sobie drugie opakowanie. Często można znaleźć na promocji go w Hebe za 5 zł, więc za 200 ml uważam, że to jest fajna cena. Tak, Boże, jaki ładny zapach. Nawet się nie zmieniłam. Więc... Co mam o nim powiedzieć? Żel jak żel, nic specjalnego, fajny zapach, myję, także to tyle. Kolejnym żelem jest to żel Douche Das, też go kiedyś pokazywałam, bo w jakimś holu. Fruit and Creamy, to jest jakiś niemiecki żel, ale ja go bardzo lubię go za zapach. Zużyłam go, pamiętam, dosyć szybko, ale ja go często wlewałam do wanny, jako jakiś taki płyn do kąpieli, żeby zrobił mi taką fajną pianę i robił fajną pianę i w ogóle mam piękny zapach. Już widzę po prostu do samego końca go użyłam, nawet tam wodę jeszcze wlewałam, żeby go trochę wydostać, także jest super. On nie kosztuje dużo, więc jak jesteście w Niemczech, w jakichś supermarketach, to szukajcie żelów z Douche Das, jest bardzo dużo różnych fajnych zapachów i są super. Nie, właśnie ja żele bardzo szybko zużywam, także ja to mówię. Dla mnie tam starczy żel byle jaki, no nie byle jaki, ale żeby fajnie pachniał, żeby mył po prostu, to jest ok. Kolejną rzeczą będzie to antyperspirant z Rexony, taki sprayu. To jest ta srebrna wersja z różowym, jest jeszcze chyba z fioletowym albo z niebieskim takim tym znaczkiem Rexony. Powiem Wam tak, kupiłam sobie właśnie z tej serii w sztyfcie. I ten sztyfcie trochę zostawia białe ślady, ten nie zostawiał, choć tam jest napisane, że nie powinien zostawiać, no ale nie wiem czemu. Ja generalnie nie używam antyperspirantów tak cały czas, bo ja używam jeszcze Etiaxina mojego, czyli coś takiego jak Ziaja Blocker, co też dosyć słynne było o tym. I ja na przykład sobie przez tydzień używam tego Etiaxina, znaczy posmaruję raz czy dwa razy, bo on jest taki dosyć silnie działający i żeby moja skóra pod pachami sobie odpoczęła, to po prostu używam później jakiś tam Rexon czy coś takiego. Także tak, powiem, że w sztyfcie na pewno na wiele dłużej starcza, a ten jest mało wydajny. No ale lubię go też za zapach i działanie też jest ok. Kolejną rzeczą jest to pianka z Joanny Sensual, żel do golenia dla kobiet. To jest ten zapach z ekstraktem miodowego melona. Jest jeszcze rumiankowy i zdecydowanie bardzo wolę ten. I powiem Wam, że to jest jedna z moich ulubionych pianek. Fajną skórę pozostaje taką gładką, naprawdę fajnie też działa razem z tym kremem po depilacji. Ja jestem z tego bardzo zadowolona i zawsze wracam do tej pianki. O ile no jak nie mam w domu, to sobie pożyczę czy coś takiego od taty, czy coś w tym stylu, ale tak jak mówię, zawsze wracam do tej, bo to jest moja ulubiona i też cena chyba jest ok, bo chyba kosztuje 10 zł czy 11. Starcza na długo, więc ja jestem bardzo zadowolona z tego produktu. No i kolejną rzeczą jest to płyn micelarny z Biedronki Be Beauty. Słyszałam, że one już powróciły. Szczerze mówiąc, ja w moim mieście ja ich nie mogę znaleźć. Nie mogę nigdzie znaleźć ich w Biedronce, więc cieszę się, że kiedyś, jak miałam okazję, kupiłam ich więcej. Jeden mi się wylał, za co byłam bardzo zła, ale on kosztuje 5 zł, więc tam pal licho. No i ten płyn już zużyłam dużo opakowań i mam jeszcze dużo w zapasie i ja jestem z niego bardzo zadowolona i powiem Wam taką ciekawostkę, jeśli nie wiecie, on jest produkowany właśnie przez Taupę, także polecam Wam spróbować, jeśli lubicie płyny z Taupy i ja go używam dosyć często i bardzo go lubię, bardzo sobie chwalę, jest niska cena, także to jest mój ulubieniec, więc na razie innych płynów po prostu nie kupuję. No i kolejnym produktem będzie to podkład, kolejny mój ulubiony produkt z Liren City Matte Color 203 Jasny. No i ja bardzo lubię ten podkład, zawsze do niego powracam, jest super, co więcej dodać, może dla niektórych będzie po prostu on za ciemny, bo ten 203 jest taki, nie jest on taki porcelanowy odcień, ale ja go bardzo lubię, jak go nałożę, nawet nie muszę nakładać pudru, bardzo fajnie się utrzymuje i jest świetny. Może nie zakrywa jakoś tak bardzo mega tych niedoskonałości, ale mi wystarcza. No i kolejnym produktem będzie to żel
antybakteryjny z Bath & Body Works, mój ulubiony zapach Fresh Picked Apples, czyli takie jabłuszkowe żele. Zużyłam już ich trochę od tego czasu, kiedy byli ci ulubieńcy, nie ulubieńcy, projektenko ostatni, ale postanowiłam, że ja Wam go pokażę i ja mam tych żeli trochę, zawsze kupuję ich na zapas i zawsze do nich wracam, mają piękny zapach i nie lubię tych z Carmexu czy z czegoś tam, nie Carmexu, jakiegoś tam, jakiejś firmy innej, bo nie podobają mi się zapachy, ale ten jest świetny i go kocham bardzo. I on kosztuje chyba 8 zł, a mi wystarcza na bardzo długo. Kolejnym produktem będzie to moja ulubiona pomadka, która trochę nadaje kolor. Nivea Fruity Shine Cherry, czyli taka wiśniowa. Jak widzicie, ja już ją wykręciłam i już nic nie mam. Próbowałam jeszcze palcem trochę ją wygrzebywać, no ale się to nie udaje. Wystarczyła mi, Boże, na pół roku albo więcej, naprawdę bardzo, bardzo wydajna, a smaruję ją bardzo często i nadaje fajny kolor, więc jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. No i powiem Wam, że to już doszło do końca moje opakowanie z produktami z projektu Denko. Koniecznie mi napiszcie, czy używaliście któryś z tych produktów, czy może macie mi jakieś do polecenia, co by zastąpiło coś z tych produktów i mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Zapraszam Was jutro na kolejny film. Zapraszam również na mojego bloga, Facebooka, Instagrama, Aska i do zobaczenia. Pa, pa!